to nie zdarzyło dawno. No zobaczymy. Atak Wójtowicza, Tomka Wójtowicza, Zadzisz Świdnik. Oto on. 13-7 dla zespołu polskiego, piąty set. Medal złoty bardzo blisko, dobry blok, nieporozumienie. Nie musi z daleka z 3 metrów Czernyszów. Nieprawdopodobnego! Zobaczą Państwo, co się będzie działo za chwilę, jeśli piłka będzie dla Polaków. To niewiarygodne! Mecz, uwaga, Czernyszów! I aut! Aut! Nie było bloku! Taki taniec, taki obrazek, to widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Ja już nic nie mówię. Popatrzcie! To oni i Wagner, prawdziwy szarlatan, który powiedział, interesuje mnie tylko złoto. Na siłę nie pójdzie, ale będzie kręcił. Nie wiadomo, mocno. To jest zawodnik, który potrafi wszystko i pewnie będzie podejmował ryzyko. Właśnie spadająca piłka, ale my mamy w górze. Gramy jeszcze raz. Jeszcze jedna akcja. Mariusz Lazar. Yeah! Cieszę się, Polscy zawodnicy, jesteśmy w finale Mistrzostw Świata. Wielkie brawa dla drużyny. Zagonny mecz pole dla reprezentacji Polski. Kogo tam zagrywa? Libera, no, zamyka, będzie mecz pole w górze, Gruszka, zamykają wszyscy oczy, jesteśmy mistrzami Europy. Fantastyczna sprawa! Polacy po raz pierwszy w historii są mistrzami Europy. Jakże szczęśliwa dla nas Turcja. 2003 rok. Tu nasze dziewczyny po raz pierwszy zdobywają mistrzostwo, a teraz nasi siatkarze. Bo mamy kolejny mecz ball przy zagrywce Amerykanów. Przejął Ignaczak. Będzie okazja do skończenia. Jeszcze się bronią Amerykanie. William Priddy, potrójny blok. Dotknęliśmy siatki, nawet gdyby ta piłka była obroniona, byłby to błąd. Jeszcze 4 szanse. I jeszcze jeden mecz ball dla naszej reprezentacji przy zagrywce Stanleya, ciągle groźnego, atakującego reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Przestrzelił Stanley! To jest koniec tego meczu i znów historia rodzi się na naszych oczach. Polacy wygrywają Ligę Światową po raz pierwszy w swojej historii. Coś nieprawdopodobnego. Ileż radości w naszym zespole, ale przecież oni najbardziej zasłużyli na to ze wszystkich.